Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, a to jest kolejny unboxing. Tym razem jest to unboxing moich nowych słuchawek, które przyszły dzisiaj. No to cóż, jak widzicie, przyszło one w czarnej folii, były zamawiane kurierem. Jeśli zastanawiacie się, a się na pewno nie zastanawiacie, bo jest tytuł... Tak, tytuł... Start. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, to jest unboxing moich nowych słuchawek. Z tytułu filmiku wiecie jakie to są. To są Superluxy HS631, tak? Dobrze mówię? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Dobra, jeszcze raz. Start. Start 3. O. Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, to jest unboxing słuchawek. Gdzie jest moja ta? Nagrania minęło 5 minut. Ok. Start ostateczny. Witam Was wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, a to jest unboxing słuchawek, które jak widzicie w opisie nazwę, ale ja to powiem tak. Są to słuchawki Superlux HMC631. Chyba się nie pomyliłem w nazwie numeracji. Jak się pomyliłem, to jest oczywiście nazwa tego napisane w tytule. Jak widzicie, jest zapakowane w czarnym. W czarnej folii, coś w środku lata. To jest trochę niepokojące, ale zaczynamy pruć czarną folię, pod którą jest folia bąbelkowa. Tutaj była oczywiście kartka z moim adresem, którą usunąłem. Nie chcę się też chwalić gdzie, jak i dlaczego mieszkam. No to część z Was wie. Dobrze albo niedobrze, że wie. Jest dzisiaj ładny, słoneczny dzień. Tak, a wy się dziwicie, czemu ja jestem starszy. Bo lubię. Zagłębimy się bardziej, to się będziemy przeczytać. Tu jest jakaś karteczka na deszku. Nie wiem, czy się bać, czy nie. Na nie trochę czekałem, na te słuchawki. Bo nie były zbytnio dostępne w Polsce, a nie chciałem zamawiać z zagranicy jednak. Tak, jeszcze mi katar nie strzelił, ale to chyba jest katar alergiczny. Tylko nie wiem co o tej porze roku pyli, żeby mnie tak doprawić. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, to co mówię. O! I to co ludzie kochają najbardziej, folia bąbelkowa. Tak jest. Tylko jak mi to teraz nie uszkodzić? Dobrze, trzeba tutaj to naciąć. Po co komu... to co zamawia, jak się będzie folię bąbelkową dało. A się pora grali na pewno będzie grali. Mówię o folię bąbelkową. Tak jest, już widzę. Superluxy HMC 631 Gaming Headset.
W środku jest widoczny paragon, który... Ups. Wyciągnę, odłożę i nie pokażę, ile kosztowało. Zresztą oczywiście nie tajemnica, bo sobie można samemu sprawdzić, tak? No cóż, trochę będę musiał się podnieść, to będziemy się przecież męczyć. Okej. Okay. Mogłem o nich już opowiadać, ale nie chcę tego robić, żeby was nie pomylić z czymś, z jakąś informacją. Tak to wam przeczytam, co jest na pudełku, pokażę, które wygląda. I mogę odłożyć folię papierkową. Tak, musiałem przynajmniej raz. Zobaczmy. Tak one się prezentują, superoksy białe. A, więc mikrofon jest tak. Ja się zastanawiam, jak mikrofon jest schowany w tych, jak on jest na stałe przymocowany, ale już wiadomo. O. Dobra. Więc tak się one prezentują. Już mówiłem, superoksy HMC631 Gaming Headset. Kto zna firmę Superlux, to wie, że produkuje dobre słuchawki. O, ładnie zapakowane jeszcze. Co my tu mamy? Dużo opisu po angielsku. To, co ja uwielbiam. Wiecie, że ja za angielskim... Nie tyle, że nie przypadam, po prostu... Mało się go uczyłem w życiu i o. Ale jest niemiecki, mógłbym po niemiecku, ale niemieckiego też już nie pamiętam. Nie używałem go chyba ze 3 lata. Nie był mi potrzebny. Dobra, spróbujmy coś się przetłumaczyć. No to jest oczywiście w kilku językach. Nie wiem, jak to widzicie, ale chyba dobrze. Ale możecie też dobrze nie widzieć. Ale zrobię może zdjęcie, wstawię, zobaczycie. Ale po prostu jest to napisane, że jest powerful bass, czyli... Czyli co ja będę tłumaczył? Powerful bass and clear mid to high sound. Który pozwala... Dobra. Wysoki bas i czysty... Średnie i wysokie tony, tak, które pozwalają usłyszeć każdy detal w grze. Passive noise reduction, czyli redukcja passive noise reduction. Ale pasywne? Czego redukcja pasywna? Nie wiem. Dobra, nie chcę was tego. Cały opis do strony. Nie wiem, czy producenta? Producenta sklepu, z którego kupowałem je z dźwiękomani.pl, ponieważ oni mają trochę drożej niż w niektórych sklepach, ale za to mają gwarancję 3 lata, a w tamtym, gdzie było trochę taniej, była 2 lata. Powiedziałem, że tam mają 3 czy 2. W dźwiękomani mają 3 lata, jeśli tego. No to widzicie, pudełko jest proste, ładne, przejrzyste, po prostu z tego słuchawki schowane. Tutaj jest w czterech językach opisane tego, czego się możemy spodziewać, w angielskim, niemieckim, hiszpańskim i obstawiam, że to jest chiński, bo raczej w japońskiej wydali. Made in China oczywiście, numerki seryjne. Jeśli słyszycie jakieś odgłosy, to tam moi rodzice rozmawiają. No i to cała specyfikacja, ale to wszystko będzie podane w opisie, tam będziecie mogli wejść na stronę i poczytać sobie to po polsku, tak? Bo z tego co pamiętam jest strona, gdzie to ładnie po polsku zapisane, no i oczywiście jak z dźwiękomani mam link wstawię, to tam też będziecie mieli podane. O, jak to się otwiera? To nie do góry, tylko że trzeba tak odblokować i hop. Takie otwierane pudełko z taką blokadką. Tutaj są takie szczelinki, o. Okej, okay. To się wyciąga całe. Można wyciągnąć całe, można od razu słuchawki, ale my tego będziemy robić. Podginamy wszystko. Pięknie. Tu pewnie instrukcja obsługi. Tak się ona prezentuje ładnie z tym opakowaniem. To już nam nie będzie potrzebne, odstawię do tyłu. I co tu? Professional Grade PC Gaming Headset. Nie pamiętam, co znaczyło Grade. Profesjonalny zrozumiałem. Mógłbym poczytać, no ale co? Co nam to da? Będę jeszcze kaleczył język angielski i dopiero będzie. To są jakieś czasy podane. No ale po prostu jest instrukcja, tak? Znaczy instrukcja, no opisane, co jest, tak? To akurat każdy zrozumie.
To jest na kabelku, na panelu, ten bocznym. A, to latało się obijało. Ja myślałem, że coś tam jest uszkodzone. Ale minimalistyczne, minimalistyczne, bo w końcu żadnego pokrowca czegoś tego typu nie potrzebują. Przecież nie będę nosił nie wiadomo gdzie. Będą na stałe, praktycznie podpięte do komputera. Ewentualnie do laptopa, jeśli się zachce. A jak to mamy? Tak mamy, tak mamy, z tego możemy wyciągnąć, tak? Bo to jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda, tak? Tutaj na stałe przymocowany mikrofon. Na takim stojaczku. Fajny jest ten stojaczek, bo można to sobie postawić. Jak nie korzystamy z nich, po prostu odwieszamy słuchawki i jest super, tak? Po prostu bierzemy, odwieszamy i jest fajnie. Tu pewnie muszę to wyciągnąć, no pewnie. Ja się nie muszę męczyć. O, tak. Szczerze, ja sobie ten stojak gdzieś postawię. Stojak. No, to opakowanie, bo naprawdę, jako stojak może być bardzo przydatne. Nie tylko na te słuchawki. I tak już się prezentują za Superlux HMC. Dobrze, czytam, czy już mylę. Tak, HMC 631. Z obracanymi, proszę bardzo, jeśli kogoś interesuje. Tylko tutaj raczej już nie obrócimy. Wiadomo, mikrofon jest na stałe przymocowany. Z tego co pamiętam z opisu, to jest z redukcją oczywiście szumów, że głos się nie zmienia, jak czytałem jakąś recenzję. Nie pamiętam z jakiej strony, ale tego stronę do recenzji też wam wstawię. Tutaj mam napisany napis Superluxy, tu, że to jest HMC 631 Gaming Headset. Tutaj to samo, z tej strony poprawione. Mam nadzieję, że mi się kamera nie wyłączyła. Bo zbytnio nie tego nie ładowałem. Znaczy, że się nie wyłączyło. Tak. No, tu mamy zabezpieczenie na panel sterujący. No, tak on wygląda. Nie wiem, czy będziecie widzieć, bo chciałem inną kamerką, ale nie mogłem jej ustawić niestety. Tutaj można włączyć, wyłączyć chyba mikrofon, co tam było, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, co tam było pisane w instrukcji. Bo tylko tak zerknąłem. No ale cóż poradzić. Taki już jestem leniwy. No, kabel zwykły. Niestety nie jest w oplocie nylonowym, co ja uwielbiam. No ale nie ma co narzekać, tak? Chyba się nie pouszkadza, tak? Tak. Czemu ja cały czas powtarzam tak? Ładne oznaczenia. Normalnie tutaj oznaczenie tego, mówcie, że to jest wejście na słuchawki, to do góry ustawione wygląda jak uśmieszek. A to wygląda jak mikrofon. No długi dosyć kabel, z tego co widzę. Tu mi się pętelka zrobiła. Odplątywać, nie odplątywać. Z tego co pamiętam, to chyba było 1,8 metra napisane na opakowaniu. Czy ile to było? 3 metry, sorry, 1,8. Co mi się wziął 1,8? 1,8 pewnie jakiś inny kabel mi się wziął. Dobra. Tak jak mówię, mikrofon jest na stałe, dlatego się zastanawiamy, kto będzie w pudełku przenoszone. Oczywiście regulowany pałąk, tylko że mnie popsuł, czy nieregulowany. Powinien być regulowany. Ale że jestem strachliwy, że się coś popsuje. Albo i nieregulowany. I nie potrzeba, żeby był regulowany. Jak je założyłem, to ładnie wyciszyło mi tego dźwięk. Jak zacząłem mówić do was, to nie słyszałem siebie. Czekajcie. Nie jest regulowany. No ale nie potrzeba, tak? Ja mam dosyć dużą głowę. I fajnie kryją całe uszy, to już wam mówię. Zobaczymy, jak będzie dźwięk z mikrofonu w ogóle. Tu już nagram osobny test, w którym porównacie. Czy porównacie, no usłyszycie mój dźwięk, głos, tak? Jeszcze będę musiał z lekcji, której jak zwykle nie ma, znaczy zwykle, no ostatnio nie ma przy moich unboxingach, poprosić, żebyśmy przez neta pogadali, zobaczymy, jak ona mnie słyszy, czy mnie słyszy normalnie, czy nie. No i cóż, ja mogę o tych słuchawkach powiedzieć, no to rozpakowałem je, jest nie za bardzo, ale mi się strasznie podobają. W zasadzie sobie wziąłem kolor biały, bo to jest wersja czerwona i szara. Moje są biało-czarne, są jeszcze chyba szaro-czarne i czerwono-czarne. Ja chciałem białe, bo
Wszystko mam czarne, widzicie? Czarne, czarne, czarne. No, tą mogłem myszkę wziąć. Czarną, czerwoną, wolałem czarną. Przesłuch na sobie nawet białe. To by było coś. Tak, tak jakieś przemawiało tego. Zakupy robią z tym większe. Nie, prawa słuchawka. A, jeszcze jest to zaznaczenie. Prawa słuchawka. A tu już nie może lewa. No po co? Jak wiadomo, że prawa, ale to wiadomo, że prawa. Znaczy ja wiem, że prawa. Znaczy nawet lewa nie może być, bo jak tak założymy? Dobra. Koniec mojego gadania takiego bez sensu, bo już zaczynam przynudzać i nie wiadomo co w kółku gadać. Miało być rozpakowywanie, pokazanie co kupiłem. Nie zachęcenie was, bo jeszcze nie zachęcam. Bo nie wiadomo. Jak kogoś interesuje... To to jest z gumy. To jest na pewno gumowe. To jest plastikowe. To jest plastikowe, to jest metal, więc jeśli tu jest taki metal... To jest bardzo dobrze, bo to zawsze do zabezpieczenia, że to się nie rozerwie. Giętki on jest, więc jest fajnie. Tak jak mówiłem, chwilę założyłem i czułem i miałem całe uszy zakryte, więc jest dobrze. Nie będę słyszał dźwięków z zewnątrz. Minus jest taki, że nie będę słyszał, jak ktoś do mnie gada i ktoś mnie zajdzie od tyłu na pewno. To będzie straszne, ale przeżyjemy. No i mikrofon. Zastanawiam się, jaki będzie mikrofon. Mam nadzieję, że tak. No, czyli mówili, że nie zniekształca i dobrze brzmi, więc okaże się. No i to tyle z mojego unboxingu, który przegadałem. Gadałem o pierdołach jak zwykle, no ale co, zdarza się. Po prostu mi się wyłączył słowotok taki... Dobra, Kamil. Dobra, kończ to gadanie. Dobra, dziękuję wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam i do usłyszenia już w filmikach z gier. Chyba, że kolejny unboxing mi się trafi. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć wam.